Jaka pompa ciepła do domu z podłogówką? Już w samej gamie Wismana jest tego sporo. A co dopiero jak jeszcze weźmiesz pod uwagę innych producentów, to głowa pęka, myślę. Gama pomp ciepła Wismana to jest przynajmniej... Ile to jest? Vitocal 100A, 100S. Później mamy 200S stary, 200S nowy, 150A, 250A. Każdy ma ileś mocy. No, trochę tego jest, więc dzisiaj postaramy się wybrać to, co najbardziej odpowiada do domów z ogrzewaniem podłogowym. Taka jeszcze uwaga odnośnie wyboru. Jeżeli byś się jednak zastanawiał nad pompą ciepła albo nad kotłem gazowym, to mamy też serię odnośnie jaki wybrać kocioł do domu, ale gazowy. I tutaj już nie ma znaczenia, czy to jest podłogówka, czy to są grzejniki. Natomiast jeżeli byś chciał, no to link znajduje się tutaj. A my tymczasem przechodzimy do ogrzewania podłogowego i pompy ciepła. Jeżeli masz w swojej instalacji tylko grzejniki łazienkowe, które są w zasadzie podłączone do instalacji podłogowej, to też to jest odcinek dla Ciebie. Natomiast gdybyś miał faktycznie grzejniki, które mają grzać te pomieszczenia, czyli mamy kilka pomieszczeń grzanych zwykłymi grzejnikami płytowymi, to niestety według mnie te modele, które dzisiaj zaprezentuję, już nie do końca się do tego nadają, bo jednak trzeba będzie wyższą temperaturę, a to bardzo dużo zmienia, jeżeli chodzi o dobór pompy ciepła. Więc przyjmujemy, że w zasadzie ogrzewanie w 100% podłogowe, ewentualnie grzejniki, które są tylko do suszenia ręczników w łazienkach. Co my mamy do wyboru z oferty Wismana w tej kategorii? Zacznę od tego, co najczęściej uważam, że bym teraz proponował, czyli nowego Vitocala 200S na czynniku R32. To ważne, że zaznaczam, że nowego, no bo mamy dalej jeszcze w ofercie sprzedaży Vitocala 200S na starszym czynniku R410. Natomiast ze względu na to, że to są w zasadzie dwa różne urządzenia, to na nim się nie będę skupiać. Skupimy się na nowym Vitocalu 200S na też nowej platformie elektronicznej Wismana E3. I to jest pierwszy wybór. Myślę, że taki pośrodku też cenowy w porównaniu do kolejnych dwóch, które Ci zaproponuję. Rozmiary mocy mamy od 6 do 10 kW, czyli taka pompa ciepła nam wystarczy na dom do około 170 m. Jeżeli to jest dom nowo wybudowany, do starszych będzie to odpowiednio też mniej, bo zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie. Natomiast do 170 metrów powierzchni użytkowej, czy może więcej nawet po podłogach, będzie ona miała bardzo dobrą sprawność w takich warunkach i pokryje nam praktycznie całe zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie. Bo w zasadzie z kalkulatora Wismana wychodzi, że taka pompa ciepła no, będzie potrzebować wsparcia grzałki mniej niż 1% w ciągu roku. Tam to są rzędy kilku kilowatów energii elektrycznej spożytkowanej przez grzałkę elektryczną. Bo też na tym czynniku da się w przypadku ogrzewania podłogowego naprawdę bardzo długo zapewniać zapotrzebowanie ciepła dla budynku. A co jakbyśmy chcieli trochę taniej inwestycyjnie, no bo jednak seria 200 zawsze u Wismana to jest seria bardziej premium. No to mamy jeszcze serię Vitocali 100S. Są one na, to warto zaznaczyć, na starszej platformie elektronicznej. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to są one równie bogate funkcjonalnie, ale komunikują się po prostu z użytkownikiem, czyli z Tobą, przez jeszcze stary, taki czarno-biały wyświetlacz. Jest on czytelny, natomiast nie jest to tak nowa technologia, jak w przypadku 200S-a. Też w standardzie powinien być dostarczony moduł Wi-Fi, więc dalej mamy komunikację z internetem i sterowanie przez telefon też w standardzie, tylko że za pomocą osobnego modułu. Ale na pewno będzie w tej serii 100 gorsza sprawność, bo akurat w przypadku kotłów gazowych, czy weźmiemy 0,50, 100 czy 200, to sprawność tych wszystkich kotłów będzie na bardzo porównywalnym poziomie. Mówimy o sprawności z samego procesu spalania. Tam te różnice będą dosłownie niewielkie. Natomiast w przypadku pomp ciepła to już to nie jest to samo. Tu już nie tylko różnice pomiędzy seriami wynikają jakby z ilości funkcji, czasem nawet gadżetów, jakie nam oferuje producent, ale też z realnych oszczędności na rachunkach.
Więc Vitokale 100S na pewno będą miały nieco gorszą sprawność niż 200S. Natomiast w przypadku mniejszych domów, gdzie i tak dopłata za urządzenie będzie duża, może okazać się, że wcale nie potrzebujemy nowego 200S-a, bo 100S będzie trochę jakieś kilka stów droższy w ogrzewaniu rocznie, ale to nam jakby nigdy nie zrekompensuje zakupu wyższej półki. A co jakbyśmy chcieli mieć najlepszą sprawność, jaką się da, przynajmniej z gamy Wismana? No to tutaj już mamy serię monobloków 250A. Od 4 do na ten moment 13 kW, ale planowane są jednostki 16 i 20 kW. Mamy naprawdę pokrycie praktycznie wszystkich mocy, jakie mogą się znaleźć w takich typowych domach. I tutaj sprawność będzie na pewno najlepsza, jaka się da uzyskać, natomiast koszty inwestycyjne tego rozwiązania będą znacznie wyższe. Na pewno na plus Vitokala 250A i 100S można zaliczyć, że wyglądają z zewnątrz tak samo. Są to naprawdę śliczne jednostki. Sami ocencie. No jednak 100S nie wygląda tak fenomenalnie jak te dwie jednostki, więc jeżeli to ma dla Ciebie też znaczenie, no to w zasadzie wybór zostaje tylko pomiędzy tymi dwoma grupami, jeżeli mówimy o Wismana. No ale wracając do 250A, jest to pompa ciepła typu monoblok, gdzie poprzednie wspomniane, czyli 100S i 200S, to są tak zwane splity. Natomiast jakby z perspektywy użytkownika, no liczy się to, czy ona mnie zagrzeje, więc nie będziemy dzisiaj wchodzić jakby w szczegóły, w różnicy pomiędzy pompami split czy monoblok. Tylko skupimy się na tym, co faktycznie końcowo nas interesuje, czyli czy ona mnie zagrzeje i ile będzie to kosztować co roku z mojej kieszeni. No i tutaj na pewno będzie najmniej, natomiast najwięcej będziemy musieli wydać na start, bo jednak jest to różnica spora. Pomiędzy 200S-em do domu 240 metrów, a odpowiednikiem 250A, różnica gdzieś wychodzi około 8000 brutto, więc jest co dopłacić, natomiast w zużyciu energii powinno być około 1000 zł mniej rocznie. Więc później to już jest kwestia zastanowienia się, czy mam więcej pieniędzy teraz, żeby później mniej płacić, czy jednak no, nie chcę aż tak przesadzać i wolę płacić co roku troszeczkę więcej, ale jednak no, nie wyskakiwać z tak dużej kwoty na start. 200S i 250A są na tej samej platformie elektronicznej. Co więcej powiem, jednostki wewnętrzne, nawet fizycznie w środku, są bardzo podobne, mimo że jeden jest splitem, a drugi jest monoblokiem. Po prostu w jednym nie ma wymiennika płytowego, w drugim jest, a tam gdzie nie ma, jest przeniesiony po prostu do jednostki zewnętrznej, które też wyglądają bardzo podobnie, także estetycznie i z zewnątrz no, prawie można by tych jednostek nie odróżnić, poza tym, że po prostu czym innym się łączy jednostki zewnętrzne i wewnętrzne. No więc to byłoby chyba wszystko w tym krótkim przedstawieniu. Którą pompę wybrać do domu z podłogówką z gamy Wismana. Celowo tutaj pominąłem kilka modeli, które też mogłyby się nadać, ale jakby staram się zawęzić wybór do tego, co ja bym sobie sam zamontował, albo co bym komuś mógł zaproponować. Jeżeli jednak masz dom z ogrzewaniem grzejnikowym, to zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który pojawi się na kanale. I tam będziemy zastanawiać się, którą pompę ciepła Wismana wziąć, gdy mamy ogrzewanie grzejnikowe. A tymczasem subskrybuj kanał, naciśnij lubię to, kliknij dzwoneczek i wszystkie tam takie, które pomagają, żeby ten kanał mógł dotrzeć do większej ilości ludzi. A ja Ci życzę wszystkiego dobrego tymczasem. Cześć!